Mamy zaryt, szmatę. Troszeczkę. Dzisiaj było zimno w nocy, ale... O kurde, prawie rozwaliłem namiot. Jeszcze mgliście, jak widać. Ale mamy tutaj koncerty od rana, jak nie koguty, to ptaki, albo muchy i komary. Tak to można żyć. A za chwilę wpada kawa. Słuchajcie, kupiliśmy kawę wczoraj, speciality. Za 5 dyszek za kilogram chyba wyszło. Pewnie będzie pyszna. Więc lecę odpalać Aeropress. No słuchajcie. To jest najlepsze miejsce, do którego możecie trafić w Pai. Co prawda na śniadanie są tylko tosty z dżemem, ale możecie się wydrapać na górę i pić kawę z takim widokiem. My już po kawie, a wy jeszcze przewracacie się na drugi bok. Jest przed 12, robimy pranie i lecimy dzisiaj na trekking na wodospad. Mamy nadzieję, że będzie dużo wody. Ostatnim razem jak tam byliśmy, było tylko małe źródełko. A jeszcze co ciekawe, zobaczcie, mamy narankuje w ogrodzie. Spoko. Zobaczcie, jaki jaszczur przyszedł do nas do kuchni. Trochę wygląda jak wąż, nie jak jaszczurka. Oho. A jeszcze wracając do prania, to jeżeli w Tajlandii nie macie miejsca, czasu albo chęci, żeby sobie zrobić pranie, to spokojnie możecie użyć serwisów. Cena za serwis za 1 kilo suchego prania jest między 30 a 50 batów. Częściej jest to 30. A 50, kiedy potrzebujecie pranie na ekstra, czyli mniej więcej 3-4 godziny, żeby je mieć z powrotem, ale wiadomo, że ona nie schnie wtedy na słońcu, tylko jest używana maszyna do suszenia, która niszczy w jakiś sposób może trochę ciuchy, więc polecamy wam raczej używanie serwisów całodobowych, a my sobie bierzemy wszystko ręcznie, bo jesteśmy cebule. Siema i mamy nadzieję, że uda nam się dzisiaj dotrzeć i wrócić z tego wodospadu, bo to jest 5-6 godzin, a jest 12, więc wyruszamy. Siema! Wczoraj na zachodzie byliśmy tam, gdzie ten biały Budda. Na wczorajszym odcinku możecie sobie zobaczyć. A dzisiaj jedziemy na wodospad, na który, żeby dojść, trzeba zrobić trekking 2,5 godziny w jedną stronę przez dżunglę. Więc śmigamy. Jakbyście jechali na punkt startowy tego wodospadu, to nie martwcie się, że się zgubiliście, jak będziecie jechać taką trasą. To jest dobra trasa. Dojeżdżamy już do punktu startowego. Co, że no entry, że co? Danger. Nie, to idziemy normalnie. Gdzieś tam zakazy. Tutaj może nie wolno, nie wiem, zapora jakaś. Uważaj. O kurde. Zagapiłem, ej. Dobra, parkujemy. Wow, ale przy tej damie. Idziemy. Oj, jak to? Hej! Rozpoczęliśmy trekking i już nie wiemy, gdzie mamy iść. Sylwia zaraz zabawi glebę. Pokaż, jak to się ładnie schodzi. To po coś tam wlazła? Łukasz! Łap się bambusa! Wiesz co?
Chyba trzeba iść rzeką, słuchajcie. Dobra, idziemy wodą. Chyba tam. Dobra, słuchajcie, za nami jest już trekking na wodospad. To jest tutaj. Więc nie jest za duży, ale myślę, że warto na niego przyjść. Hehe, taki żart. Idziemy już godzinę, została nam jeszcze godzina. Może lekko ponad. Już przekroczyliśmy rzekę ze 20 razy w tom i we w tom. Odkryliśmy złoża złota i idziemy dalej. Teraz będzie przed nami dość duża wspinaczka do góry. Więc trzymajcie kciuki i zostańcie z nami. Słuchajcie, jest godzina 14. Zobaczcie, jak ci się robiło nagle ciemno w dżungli. A przed nami jeszcze jakieś pół godziny. Ogólnie już jesteśmy spóźnieni 40 minut, jak nam pokazywało Maps.me, bo pokazywało półtorej godziny, ale my wiemy o tym, że tu się idzie 2,5 do 3. Nie wiem, to teraz w tym okresie. W lutym było dużo bardziej sucho i było dużo więcej przestrzeni. Te rośliny były trochę, wiecie, wycofane w sporze suchej. O! I teraz do góry. Fuh. Godzina niby wspięcia. Climb step bypass here 1 hour. Wow. Już tak idziemy i co jakiś czas spotykamy ludzi, którzy wracają z wodospadu. No i pytamy się, jak daleko, i oni mówią pół godziny, okej, spoko, mija 15 minut, mijamy drugą parę, oni też mówią, że pół godziny i tak już 3 razy, więc... Więc co? Więc czas nie jest po naszej stronie, bo się cofa, tak jak na śnieżne kotły w Polsce, jest napisane 1,5 godziny i co znak jest nadal 1,5, ale nie dajemy za wygraną. Dotrzemy tam. A gdybyśmy nie dotarli, to możecie zobaczyć sobie nasze stare filmy, na których też byliśmy na tym wodospadzie, na playliście Azja. Tam jest bodajże chyba 7 odcinków z Tajlandii, więc serdecznie Was zapraszamy. A kto jeszcze nie zasubskrybował, nie dał powiadomienia, łapki, komentarza, no to macie teraz na to czas, zanim my dotrzemy na wodospad. Dotarliśmy na miejsce po dokładnie po 2 godzinach 57 minutach. Jesteśmy nad wodospadem, który nazywa się właśnie tak. Mamy psa przewodnika. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że my spotkaliśmy tutaj psa, nie pamiętam czy tego samego, też na tym wodospadzie. I jesteśmy ostatnimi turystami tutaj dzisiaj. Nikt nie jest tak mało odpowiedzialny jak my, żeby przychodzić tak późno. Przed nami kolejne 3 godziny drogi powrotnej, a dzisiaj na kolację coś specjalnego, jak nam się uda znaleźć miejsce w knajpie. Mamy nadzieję, że tak. Trzymamy kciuki.
i zabieramy naszego przewodnika. Wracamy do skutera. No i jest nasz pies przewodnik, który nas opuścił na chwilę, bo zna skróty. Skubaniec. A my lecimy dalej. Ram, pam, pam, pam. Uśmiech. No co, już idziemy teraz tędy. No dobra, mordeczki, wróciliśmy. Jest godzina 17:40, czyli w dwie strony prawie 3 godziny. Weźcie to pod uwagę. A i tak na powrocie dość mocno, bardzo żeśmy się spieszyli. Patrzcie, jak wyglądają nasze banany wczoraj zerwane. Jeden to nawet już dojrzewa. Zaraz będzie do zjedzenia. Fajnie. Wracamy teraz do miasta. I co będziemy robić? No na zachód słońca już nie zdążymy, bo zachód jest teraz. Więc jedziemy coś zjeść. Ale jeszcze nie wiemy do końca gdzie. Ja wiem. A, wiemy. Może nam się uda pojechać na fajne, mi się wydaje, że to jest chyba w stylu tajskim albo chińskim. Zobaczycie za chwilę. Patrzcie, jak się wozi psy. Słuchajcie, dostaliśmy już nasze danie. Za 200 batów mamy to, co widać tutaj na tym talerzu. Warzywa. No i jest hot pot z zupą. Więc na to macie ochotę, jak długo chcecie, gotujecie sobie tutaj właśnie w tej zupie, no i szamiecie. Więc życzymy sobie smacznego. Hotpot polega na tym, że wrzucacie sobie do zupy na co macie ochotę. No i tak sobie gotujecie. My zjedliśmy na razie kurczaka i tofu, na końcu wrzucimy sobie owoce morza i do tego papaja salat. Coś innego, coś fajnego. Siema. My już jesteśmy w hostelu. Jeszcze zjedliśmy sobie coś tam na wynos, kupiliśmy sobie pad thaja i ratiego. I zjemy to, idziemy już spać. Mamy nadzieję, że podobają wam się nasze daily. I zapraszamy na kolejny odcinek. Jutro ogólnie dzień chilloutowy. Przygotowujemy się do wyjazdu, do powrotu do Chiang Mai pojutrze. Ale jeszcze coś na pewno zwiedzimy w Pai. Więc pamiętajcie o subskrypcji. Siema.